wiadomości, wywiady, komentarze. Zapraszamy na cykl reportaży Przedszkola Samorządowego w Tambarniu. Na początku miesiąca odbyła się w przedszkolu zabawa karnawałowa. Karnawał to czas wielkiej zabawy. Jego fenomen polega na tym, że w znanej nam formie organizuje się go od kilkusetek lat i nic nie wskazuje na to, aby tradycje karnawałowe miały odejść w zapomnienie. W naszym przedszkolu bal jest bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki. Dostarcza im wiele przeżyć i radości. Niestety z racji pandemii nie można było bawić się wspólnie z kolegami, koleżankami z innych grup. Toteż każdy oddział zorganizował sobie bal na swojej sali. Bal to nie tylko tańce przy muzyce, ale także konkursy, które rozwijają dzieci inwencję twórczą, wpływają na ich poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaspokajają naturalną potrzebę ruchu. Jak to w karnawale przystało, musi być kolorowo, pomysłowo i ciekawie. Rodzice zadbali, aby dzieci w tym dniu wyglądały jak z bajki. Na parkiecie królowały księżniczki, wróżki, biedronki, czarodzieje, smoki. Pojawiły się także postacie z ulubionych bajek. Oczywiście na balu nie zabrakło stróżów prawa. Wybrałem się dzisiaj za policjanta, by pilnować ruchu drogowego. Przedszkolaki świetnie się bawiły, a z twarzy nie znikał im uśmiech. Dzieci miały niespożytą energię. W przerwie podzieliły się wrażeniami. Bawiliśmy się zabawą kolota. Komu tak bawił, ten usiadł. Bawiliśmy się w kaczuszki. Fajnie jest. Fajnie było na karnawale, ale bardzo dużo podskakiwaliśmy. Następny bal już za rok. Miejmy nadzieję, że przedszkolaki będą mogły wspólnie dzielić ze sobą radość i przeżycia, jakie niesie ze sobą ten kolorowy dzień. 14 lutego to dzień, który jest świętowany nie tylko przez dorosłych, ale także przez dzieci. W naszym przedszkolu obchodzony jest jako Dzień Przyjaźni. Cele, jakie przyświecają nam w tym dniu, to przede wszystkim budowanie przez dzieci atmosfery przyjaźni i czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Walentynkowe serce to dla najmłodszych symbol przyjaźni, relacji międzyludzkich oraz radości ze wspólnego przebywania w społeczności przedszkolnej. Jak co roku została uruchomiona poczta walentynkowa. Do specjalnych skrzynek dzieci z poszczególnych oddziałów mogły wrzucać przygotowane walentynki. Cieszymy się, że dzieci potrafią w szczery i otwarty sposób okazywać życzliwość, przyjaźń i sympatię w stosunku do innych. W tym dniu nie zabrakło także wesołej zabawy, na parkiecie oczywiście, bo nie ma to jak poskakać przy muzyce i cieszyć się ze wspólnego przebywania. Był to niewątpliwie bardzo udany dzień, pełen życzliwych, miłych i ciepłych słów i dobrej zabawy. Przedszkolaki wiedzą doskonale, że nie tylko w walentynki można usłyszeć miłe słowa. Koniec lutego zaskoczył nas iście wiosenną pogodą. To dobra okazja do korzystania z pięknej aury. Przedszkolaki codziennie spacerują, podziwiając zmieniający się krajobraz. To pogodowe szaleństwo sprawiło, że zimowe czapki okazały się być stanowczo za ciepłe, a szaliki i rękawiczki zostały w szatni. A czym zaskoczy nas kalendarzowa wiosna? Na to pytanie musimy jeszcze poczekać. Dziękujemy wszystkim za uwagę i zapraszamy na kolejny reportaż.